ten film mniej więcej będzie tak wyglądał, że ja będę się pojawiał z boku. Tylko kretyn kręci filmy w samo południe, kiedy słońce świeci z góry, tworzy masę cieni. Nowoczesna technika sprawiła, że nawet facet w podeszłym wieku może nagle robić z siebie durnia i stworzyć sobie film. Powiem szczerze, że ten film, 500-ny film, miał wyglądać zupełnie inaczej. Miał być super dowcipnym żartem, ale nie będzie super dowcipnym żartem. Ile dorosły facet może z siebie kpić i robić sobie jaja? Ja wiem, że wszyscy lubią oglądać, kiedy tak się zachowuje, ale to po przemyśleniach doszedłem do wniosku, że to nie ma żadnego sensu. Ja nawet wieżę ułożyłem na potrzeby tego filmu. Nie tego, który teraz kręcę, tylko na potrzeby tego filmu, który sobie wymyśliłem. Wiersz brzmi tak. 500-ka, 500-ka, niech sława się niesie, solidarność huhu. To jest jedyny wiersz, który można zaśpiewać. Mało, to jest jedyny wiersz na świecie, który można zatańczyć. 500-ka, 500-ka, niech sława się niesie, solidarność huhu. Tak to wygląda. Kretyna można robić z siebie za każdym razem, dzięki kamerom. Przypuszczam, że tego filmu nikt nie będzie oglądał. Jeżeli będzie oglądał przez 10 sekund i przestanie oglądać. Ale to nie szkodzi. Ten film nie jest do oglądania. Ludzie lubią, kiedy mówię o sobie źle. Znaczy może nawet nie tyle źle, ile dewaluuje swoje osiągnięcia. To rodzi u większości takie przeświadczenie, że oni w zasadzie mogliby robić dokładnie to samo, tylko nie robią, bo po prostu im się nie chce. Napisałem parę opowiadań. Jedno musiałem, pozostałych zupełnie nie. Ale chciałem sprawdzić, jak to jest, kiedy się pisze. To, które musiałem, pewnie nie jest najlepsze, ale dla mnie emocjonalnie jest najważniejsze. Cieszy mnie, że od 2 tygodni ich nie da się już nigdzie nabyć. One skończyły swój byt, nie funkcjonują. I ci, którzy mają egzemplarze elektroniczne tych książek, tych opowiadań, mogą czuć się wyróżnieni. Czy ja się wstydzę tego? Pewnie się trochę wstydzę. Ale z drugiej strony, no, trzeba spróbować. Próbowałem tylu różnych rzeczy, że kolejna. Kompleksów myślę, że mieć szczególnych nie powinienem, choć nie są to arcydzieła. Kamera sprawia, że chcemy wypaść genialnie. Większość ludzi chce wypaść rewelacyjnie, żeby włosy nie odstawały i tak dalej. Ja nie będę oszukiwał, że byłoby strasznym kłamstwem, gdybym powiedział, że ja staram się dobierać materiały do moich filmów, w których ja wyłącznie źle wyglądam. To nonsens. To nieprawda. Ale są pewne granice, jeżeli jestem rozczochrany, czy wyglądam, że jestem gruby, no to tak wyglądam, bo jestem gruby. Bardzo często my nie mamy dystansu do siebie, w związku z tym chcemy wyglądać lepiej niż wyglądamy. Ja mogłem robić przeróżne rzeczy. Zwykle te rzeczy, które robiłem poważnie, robiłem już na jakimś poziomie. Te, które robiłem dla żartów, to oczywiście były dla żartów. No, Mona Lisa, czy jakieś wiersze, które napisałem. Znaczy jeden napisałem, a może trzy. To rodzaj żartu. Ja nie podchodzę do facetów, którzy piszą wyraz jeden pod drugim z jakimś szczególną estymą, czy z jakimś szczególnym zadziwieniem. Dla mnie poetą jest ten, kto potrafi napisać prozą coś, co wzruszy. Ja nie umiem tworzyć rymu, w związku z tym nigdy poetą nie będę i dzięki Bogu. 500 filmów to dużo. Są w tej 500 filmy bardzo interesujące, ciekawe, trochę wyjątkowe. Są żarty i są filmy zupełnie poważne. Myślę, że najciekawszym filmem jest ten, który nikt z Państwa nie oglądał. Ale to nie takie filozoficzno-górnolotne stwierdzenie. Ten film naprawdę istnieje. Zwróciła się do mnie
młoda dziewczyna, która zupełnie mnie nie znała i zapytała, czy zgodziłby się pan nakręcić ze mną teledysk. Ja powiedziałem, że tak. A powiedziałem tak, ponieważ ona powiedziała, ponieważ ten teledysk chcę ofiarować chłopakowi, którego bardzo kocham. Nakręciliśmy, to było bardzo fajne kręcenie. No, filmu nie zobaczycie, ale on naprawdę istnieje. On jest w internecie i kamera sprawia, że zachowujemy się inaczej. Nawet taka kamera, nawet jeżeli z drugiej strony stoi facet ze Stradowa. 500 filmów to jest kilkanaście godzin nagrań, to jest ileś tam set godzin montażu. To zwykle dość duża praca. Moje filmy mają swój rys, mają specyfikę, no są po prostu moje. Mamy jedną fatalną wadę. Ta fatalna wada to to, że my nie potrafimy mówić ludziom przyjemnych rzeczy. Najchętniej byśmy krytykowali, ponieważ wtedy nam się wydaje, że jesteśmy jak gdyby poziom wyżej od tych, których krytykujemy. To nie znaczy, że trzeba popierać idiotyczne pomysły, ale tak myślę raczej o twórczości. Jeżeli ktoś napisze wiersz i ten wiersz jest całkiem składny, jeżeli ktoś napisze książkę i ta książka jest całkiem udana, profilaktycznie nie mówimy mu tego. W związku z czym na Facebooku to widać najbardziej. Autorzy promują sami siebie. To dla mnie jest najdziwniejsze. Jak sami siebie. Przecież mają setki przyjaciół. Nie robię zdjęć. Przestałem robić. I to żadna sensacja. Jest masę ludzi na świecie, którzy nie robią zdjęć. Tak, tylko że ja robiłem tych zdjęć potwornie dużo. Teraz nie robię, bo wszystko, co miałem do sfotografowania, już sfotografowałem. Mam makro, mam plenery, mam zdjęcia rewelacyjne. Niedługo będziemy je usuwać, bo taka jest kolej fotografii. Z filmami jest zupełnie coś innego. Filmy mogą stanowić rodzaj rejestracji otaczającego świata. Zdjęcia też, ale dzisiaj kalkuluje się robić tylko genialne zdjęcia, a genialnych zdjęć nie potrafię. Chociaż mam jedno. Zdjęcie no, chyba najpiękniejszej kobiety świata. Nie, to nie jest nikt z rodziny, nie wiem, żadna mama czy tam coś. Jest to zdjęcie dziewczyny, którego nigdy nikomu nie mogę pokazać, bo po prostu nie wiem, kim ona jest. Ale myślę, że przynajmniej w tamtym momencie była jedną z najpiękniejszych kobiet na tej ziemi. Filmy kręcę od 91 roku. No oczywiście na początku były to filmy pożyczoną kamerą, ale Stefan mi kamerę pożyczał na długo. Najbardziej lubię kręcić takie filmy, gdzie kręcimy wszystko a vista, bez przygotowania, a potem się okazuje, że film jest bardzo dowcipny. Ale często jest dowcipny tylko dla mnie. No ale tak już jest, z wielką sztuką. Na razie będę jeszcze kręcił. Czy coś potrafię? Na pewno znam się na stereoskopii, czyli na fotografiach trójwymiarowych, robionych z wolnej ręki, bez stosowania jakichkolwiek urządzeń dodatkowych. Myślę, że moje fotografie w tej kategorii to absolutna czołówka światowa. Znam się trochę na ping-pongu, szczególnie na... Znałem się na rodzajach okładzin. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to na pewno mógłbym uchodzić swego czasu za eksperta w dziedzinie Excelu, gdyż w Excelu robiłem rzeczy prawie niewykonalne. Potrafię skomponować jakąś muzyczkę, jeżeli trzeba, ugotuję obiad, a jeżeli nie trzeba, to wytynkuję ścianę. Jeżeli trzeba, wymaluję, położę tapetę, a jeżeli nie trzeba, to zmontuję komputer i go skonfiguruję. Potrafię obsługiwać programy graficzne. Na pewno mógłbym być ekspertem w kategorii obsługi programów graficznych, takich, które są niekomercyjne. Czyli w zasadzie takie umiejętności, które posiadają wszyscy. Najbardziej życzę ludziom, żeby byli szczęśliwi. Żeby im się coś udało. Nie jestem zawistny. Nie mam tych cech. A może tylko tak myślę, że nie mam tych cech. Może inni myślą inaczej. Pewnie tak, każdy mierzy świat według siebie. I myśli, że świat jest skonstruowany tak, jak on sobie wyobraża. A drań zawsze zwycięży. Drań zawsze upadnie na cztery łapy. Im większym jest draniem, tym lepiej w tym życiu będzie mu się powodzić. Ale nie życzę nikomu, żeby był draniem. Nie.
życzę.